W ostatni weekend października odbyła się finałowa runda Pucharu Toru Modlin. Tegoroczny cykl składał się z 4 rund. Już 3. impreza wyłoniła część zwycięzców, jednak w większości na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba było czekać do mety ostatniej próby sportowej sezonu. Moto Auto Club zapewnił łącznie 25 km OS-owych, a na liście startowej znalazło się 79 zawodników. Mimo końca października aura była niemal letnia. Pierwszy odcinek padł łupem Szymona Bryka w Toyocie GR Yaris. Drugie miejsce przypadło kierowcy kolejnego GR Yarisa, Andrzejowi Królowi, który potrzebował na przejazd 1,7 sekundy dłużej. Trzeci dojechał Michał Słaby w Subaru Imprezie, wolniejszy od drugiego o jedyne 0,09 sekundy. Czwarty wynik zanotował kierowca najszybszego auta z napędem na jedną oś, Piotr Dzięgielewski w Renault Megane. Piąty był Piotr Orcholski w nowszej generacji Renault, wolniejszy o 0,6 sekundy. Drugi odcinek to pierwsze OS-owe zwycięstwo Michała Słabego, dające awans na drugie miejsce w generalce. Drugi Szymon Bryk był wolniejszy o 0,22 sekundy, ale utrzymał pierwsze miejsce po odcinku. Podium uzupełnił Andrzej Król, który potrzebował 1,13 sekundy więcej i spadł na trzecie miejsce po próbie. Czwarte miejsce zajął Arkadiusz Kubiak w Renault Megane, wolniejszy o kolejną 1,22 sekundy, a piąte Paweł Budzik w Mitsubishi Lancerze. Kierowca auta z diamentami w logotypie był wolniejszy o niespełna 1,5 sekundy. Szymon Bryk wygrał 3. próbę. Michał Słaby dojechał 2., wolniej o 0,47 sekundy. 0,2 sekundy wolniejszy był kierowca Renault Megane Arkadiusz Kubiak. Czwarte miejsce przypadło Piotrowi Orcholskiemu, a piąte Piotrowi Dzięgielewskiemu. Skład podium nie zmienił się po próbie. Arkadiusz Kubiak awansował na 4. miejsce, a Piotr Dzięgielewski spadł na 5. Zmiana kierunku jazdy nie przeszkodziła Szymonowi Brykowi w odniesieniu kolejnego OS-owego zwycięstwa. Wyprzedził drugiego Michała Słabego o 3,6 sekundy. Pierwszy raz na OS-owym podium pojawił się Paweł Budzik. Wolniejszy o 3,26 sekundy, zapewniając sobie awans na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. 4. miejsce zajął Michał Borsuk w Renault Megane, a 1. piątkę uzupełnił Marcin Wowtoniuk. Do mety nie dotarł Andrzej Król z powodu awarii układu napędowego. 5. próba padła łupem Michała Słabego, szybszego od drugiego Szymona Bryka o nieco ponad 1,5 sekundy. Pierwszy raz na OS-owym podium zobaczyliśmy Piotra Orcholskiego. Kierowca Renault był wolniejszy o kolejne 4 sekundy. 0,3 sekundy więcej potrzebował na przejazd kierowca starszej generacji Renault Megane, Michał Borsuk. Paweł Budzik, 5. na mecie odcinka, okazał się wolniejszy o 0,78 sekundy. Przed 6. odcinkiem Szymon Bryk miał przewagę 0,4 sekundy nad Michałem Słabym. Przewaga kierowcy Subaru nad 3. Pawłem Budzikiem wynosiła ponad 23 sekundy i wydawała się bezpieczna. Kierowca Lancera nie mógł być jednak pewny utrzymania miejsca na podium. Piotr Orcholski tracił do niego 0,074 sekundy, a Michał Borsuk kolejne 2. 6. próba jak zawsze stanowiła power stage. 5 najszybszych kierowców otrzymywało zatem dodatkowe punkty do klasyfikacji sezonowej. Najszybszy był Michał Słaby. Dodatkowe 4 punkty do sezonowego dorobku dopisał Piotr Orcholski, wolniejszy o nieco ponad 2,5 sekundy. Szymon Bryk dotarł 3., wolniej od zwycięzcy Power Stage'a o 3,4 sekundy. Dotychczasowa przewaga kierowcy GR Yarisa wystarczyła na utrzymanie 1. pozycji w klasyfikacji generalnej, a jego przewaga na koniec dnia nad Michałem Słabym wyniosła jedyne 0,7 sekundy. 6. miejsce wystarczyło Pawłowi Budzikowi na utrzymanie najniższego stopnia podium po wszystkich próbach. Dopiero 7. był Michał Godusławski, wyjątkowo startujący seryjnym GR Yarisem. Mógł jednak pozwolić sobie na dowolny rezultat w ostatniej rundzie dzięki wypracowanej w poprzednich rundach przewadze punktowej. Mistrzem Pucharu Toru Modlin 2024 został zwycięzca 2 rund Michał Godusławski, który zebrał na swoim koncie 75 punktów. Ostatecznie 2. miejsce w sezonie przypadło Szymonowi Brykowi, który podczas obu swoich występów pokazał świetne tempo, ale nieregularne starty nie mogły dać mu zwycięstwa. 3. miejsce zajął Paweł Budzik, który wystartował 3-krotnie, za każdym razem zajmując 3. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Pierwsza klasa zebrała 5 zawodników w autach o pojemności poniżej 1150 cm3. Po 3 OS-owe zwycięstwa przypadły Kacprowi Godyniowi w Fiacie Seicento i Janowi Sikorskiemu w Peugeotie 206. Kierowca Fiata był liderem w klasie do końca 5 próby. Jan Sikorski zaatakował skutecznie na Power Stage, wyrywając rzutem na taśmę zwycięstwo i zdobywając komplet punktów. Przewaga nad drugim Godyniem wyniosła jedyne 56 setnych sekundy. Michał Zabielski zajął swoim Fiatem Seicento trzecie miejsce ze stratą 45 sekund. Przez cały sezon najszybszy okazał się Jan Sikorski, zbierając łącznie 83 punkty. Michał Zach nie wykorzystał przewagi posiadanej przed finałową rundą i zakończył sezon na drugim miejscu ze stratą 8 punktów. Podium w klasyfikacji sezonowej uzupełnił Kacper Godyń. Każdy z zawodników punktował w 3 rundach. W klasie drugiej na liście startowej pojawiło się 7 nazwisk. Zawodnicy rywalizowali w samochodach o pojemności między 1151 a 1400 cm3. 5 OS-owych zwycięstw zebrał Maciej Jermakow w Hondzie Civic i zakończył dzień jako zwycięzca. Mateusz Kornatowski w Fiacie Cinquecento okazał się szybszy jedynie na drugiej próbie i zakończył dzień na drugim miejscu ze stratą 26 sekund. Trzeciemu Pawłowi Bilickiemu w Fiacie Seicento zabrakło do drugiego miejsca jedynie 2 sekund. Już po trzeciej rundzie Dawid Lądkowski miał zapewniony mistrzowski tytuł dzięki kompletowi punktów i nie pojawił się na finałowej rundzie. Drugie miejsce w sezonie przypadło Mateuszowi Grygorukowi w Opel Corsie. Strata do lidera wyniosła 34 punkty. W klasie trzeciej rywalizowało łącznie 7 samochodów o pojemności poniżej 1600 cm3, z czego 6 to Honda Civic. Wyniki w klasie zdominował Piotr Naliwajko, który zapisał na konto komplet OS-owych zwycięstw i pewnie wygrał klasę. Pięciokrotnie drugi i raz trzeci był Mateusz Onieszczuk, wolniejszy od zwycięzcy o niecałe 20 sekund. Pięciokrotnie trzeci i raz drugi dojechał do mety Piotr Głowacki, tracąc kolejne 42 sekundy. Zwycięzca pierwszej i trzeciej rundy, Radosław Gaworski, zebrał 57 punktów. Wyraźnie widać, że wykazał się najlepszym tempem w sezonie, ale w jego startach zabrakło regularności. Puchar za pierwsze miejsce w sezonie powędrował do zwycięzcy drugiej i czwartej rundy Piotra Naliwajki, który uzbierał 104 punkty. Na drugim miejscu sezon zakończył Mateusz Onieszczuk z mniejszym dorobkiem o 21 punktów. Klasa czwarta zebrała na liście 12 zawodników w autach poniżej 2 litrów. Janusz Lelek w swoim Renault Clio sześciokrotnie zajął miejsce na podium, z czego trzykrotnie pierwsze i wygrał klasę, zgarniając przy okazji 5 oczek za Power Stage. Dyskusji nie podlega dobre tempo pozostałych zawodników na podium. Łukasz Wojtaszek był wolniejszy przez cały dzień o niespełna 8 sekund, a trzeci Cezary Nalborski o jedyne 800 sekundy. Czwarty na ostatniej rundzie Grzegorz Klimczyk okazał się najlepszy przez cały sezon, zbierając na koncie 72 punkty. Walka była bardzo zacięta, bo Łukasz Wojtaszek zebrał jedynie 3 punkty mniej. Janusz Lelek zainkasował w swoich 2 występach komplet 60 punktów i wystarczyło to na zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji sezonowej. W klasie piątej rywalizowało 16 zawodników w autach o pojemności ponad 2 litrów i napędzie na jedną dowolną oś. Prognozowana pogoda zapowiadała, że o najwyższe lokaty walczyć będą przede wszystkim mocne Renault Megane, które nieraz namieszały w wynikach Pucharu Toru Modlin, oraz Michał Bielecki w swoim niezwykle szybkim BMW M3. Niestety, przygoda na hamowaniu na czwartym odcinku spowodowała opuszczenie trasy i powrót na nią niezgodnie ze schematem próby. W efekcie nałożona została kara taryfy, spychająca kierowcę na 6 miejsce na koniec dnia. Próby wytrzymałości nie przeszła Renault Megane Piotra Dzięgielewskiego, który również miał apetyt na dobry wynik. Błędy i awarie rywali najlepiej wykorzystał trzeci na koniec dnia Mikołaj Mielcarz w BMW 325. Drugie miejsce zajął zwycięzca Power Stage Arkadiusz Kubiak w Renault Megane, a najszybszy przez cały dzień w klasie okazał się Michał Borsuk, również prowadzący Renault Megane. Nieobecność Krzysztofa Mikołajczyka oznaczała, że Michałowi Bieleckiemu wystarczyło ukończenie zawodów w pierwszej dziesiątce klasy. Szóste miejsce było wystarczające i klasę najszybszych samochodów z napędem na jedną oś wygrał Michał Bielecki przed Krzysztofem Mikołajczykiem. Najwyższą frekwencją cieszyła się klasa szósta.
zebrała 18 zawodników w autach o pojemności ponad 2000 cm3 i napędzie na 4 koła. O ile zwycięstwo w generalce w sezonie Michała Godusławskiego było pewne już przed rundą, to jednak ze względu na wyniki w klasie musiał wystartować w finałowej rundzie i zdecydował się na start w seryjnej Toyocie GR Yaris. Najciekawszy pojedynek rozegrał się między Szymonem Brykiem, również w Toyocie GR Yaris, a Michałem Słabym w Subaru Imprezie. Kierowca auta spod znaku Plejad okazał się wolniejszy od młodego Szymona Bryka o jedyne 0,7 sekundy na koniec dnia. Trzeci do mety dotarł Paweł Budzik, wolniejszy o niemal pół minuty od czołowej dwójki. Regularna jazda i dwa zwycięstwa zapewniły tytuł mistrzowski Michałowi Godusławskiemu. Trzy trzecie miejsca i przyzwoite rezultaty na Power Stage'ach dały drugie miejsce Pawłowi Budzikowi. Nieukończenie finałowej rundy zepchnęło Marcina Wowtoniuka na czwarte miejsce w klasyfikacji sezonowej, za trzecim w sezonie Szymonem Brykiem. W klasie gość wystartowało troje zawodników z aktualną licencją sportową. Dzień zakończył się zwycięstwem Karola Jaskowskiego w Hondzie Civic. Drugie miejsce przypadło Sarze Kałuzińskiej w Fiacie Seicento. Podium uzupełnił Sergiusz Zając w Oplu Corsie OPC. Licencjonowani zawodnicy startowali w 2024 roku bardzo nieregularnie. Aby cieszyć się wyraźnym tytułem mistrzowskim, wystarczyło ukończyć dwie rundy. Jako jedyny dokonał tego Sergiusz Zając. Karol Jaskłowski, Arek Tyc, Karol Dobrowicki i Paweł Żeromiński zebrali po 30 punktów. Klasa RWD zrzesza wszystkich zawodników w samochodach z napędem na tylną oś, niezależnie od przydziału do klasy pojemnościowej. Pięciokrotnie pierwszy na mecie zameldował się Michał Bielecki, jednak przygoda na czwartej próbie zepchnęła go tuż za podium. Mikołaj Mielcarz pięciokrotnie był drugi i świetnie wykorzystał błąd Michała Bieleckiego, wskakując na pierwsze miejsce na koniec dnia. Drugi do mety dotarł Marcin Drozda, tracąc niecałe 13 sekund. Podium uzupełnił wolniejszy o 8,5 sekundy Piotr Nowacki. Klasa zebrała 13 aut marki BMW oraz jedno Porsche Cayman. Już po trzeciej rundzie zwycięstwo Michała Bieleckiego było matematycznie niezagrożone i pewnie wygrał on klasyfikację aut tylnonapędowych. O dwóch pozostałych stopniach podium w sezonie mógł stanowić nawet ostatni Power Stage w roku. Ostatecznie na drugim miejscu sezon zakończył Marcin Drozda, wyprzedzając Piotra Nowackiego o 3 punkty. Klasa pań zebrała 4 zawodniczki. Wszystkie wykazały się wprost niebywałą regularnością. Natalia Lelek wygrała w swoim Renault Clio pewnie wszystkie próby. Najmłodsza w klasyfikacji Mania Przybysz w Peugeocie 106 pięciokrotnie była druga i raz trzecia. Pięciokrotnie trzecia i raz druga była zawodniczka znana z rallycrossu Sara Kałuzińska w Fiacie Seicento. Względy zdrowotne nie pozwoliły na start Anny Marczak, zatem jeszcze przed rozpoczęciem imprezy Mania Przybysz mogła już świętować zwycięstwo. Na drugim miejscu sezon zakończyła Anna Marczak. Natalia Lelek co prawda wygrała wszystkie odcinki trzeciej i czwartej rundy, jednak jej nieobecność w pierwszej połowie sezonu spowodowały, że komplet zdobytych przed nią punktów w drugiej połowie sezonu wystarcza na tytuł drugiej wicemistrzyni. Mimo że cykl Puchar Turmodium dobiegł końca, to organizator nie zakończył jeszcze działań sportowych. 10 listopada odbędzie się jeszcze kryterium Toru Modlin z okazji Święta Niepodległości. Wszyscy zawodnicy, którzy zakończyli sezon na podium, mają zapewniony bezpłatny start w imprezie, ale przyjmowane są również zgłoszenia od zawodników spoza listy zwycięzców. Partnerami cyklu są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Top Racing. Organizatorami cyklu są Tor Modlin oraz Moto Auto Club. Zdjęcia: Handbrake Media. Montaż: Szymon Łożyński. Komentarz: Bartłomiej Wyszkowski.